Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. O, bażanty poleciały. Ale widzę, gdzie wylądowały. Może uda mi się po cichutku je podejść. Wybrałam się, dzisiaj jest poniedziałek. Pogoda przepiękna, słoneczna, cichutko, bo nie wieje wiatr. Jest mroźnie, bo dzisiaj rano o świcie mieliśmy minus 10 stopni. O, kolejne bażanty. Ole ich tutaj jest. I wybrałam się na fotografię. Tam pójdę sobie dalej. Światło jest dzisiaj odpowiednie. No a znajduję się, przyjechałam dzisiaj do Porzecza. Porzecze to jest wieś nad Odrą w Zachodniopomorskiem i należy do zespołu krajobrazowo-przyrodniczego Ujście Warty. Także tutaj ciągnie się rezerwat. Widoki są piękne. Jak się człowiek zaczai, to można tutaj poobserwować ciekawe gatunki zwierząt, ptaków, aczkolwiek dzisiaj chyba będzie cienko, bo jest, tak jak widzicie, troszeczkę śnieżku, nie ma go dużo, ale skrzypi pod nogami. Zobaczcie, jakie piękne jest słońce. Gdzie ono jest? O, tam. Tam jest właśnie Odra. Wylała, poszła dosyć mocno w górę. Temperatura spadła. Tak jak mówiłam, w nocy było minus 9. Teraz jest jakieś minus 4, minus 3. I dobrze, bo woda się tak nie podnosi. Przestały się w górach topić śniegi. A co za tym idzie, nie zasila to wód Odry, wód rzek, które wpadają do Odry. No i nie pada deszcz, bo przy takiej temperaturze deszcz padał nie będzie, ewentualnie śnieg, który nie będzie się od razu topił. A co za tym idzie, nie będzie woda szła w górę. Także teraz ona przystopuje, może troszeczkę spadnie. Zobaczcie, jak teraz pięknie wygląda słońce, jaka śliczna sceneria biel. Drzewa pozbawione zieleni. Właśnie teraz, tak jak dla mnie, są najpiękniejsze, bo widać ich całe piękno, całe kształty. No i na fotografii jest najpiękniejszy czas, gdzie słońce idealnie tutaj współgra właśnie z tymi konarami, z tymi pniami drzew. Można zrobić fajne zdjęcia. A tu przede mną są ruiny jeszcze przedwojennego zabudowania gospodarstwa. Już zostały tylko fragmenty. Są drzewka owocowe. Tam dalej jest jeszcze grusza. Są jabłonki, bardzo smaczne gruszki. Nieraz tutaj przyjeżdżam, żeby sobie trochę tych gruszeczek nazbierać. Zabudowanie było dosyć duże i podmurówka była wysoka. Zobaczcie, ona jest tutaj na dosyć wysokiej wysokości. Zresztą tutaj w Porzeczu czy w Chlewicach, w Kaleńsku budowano domy, Niemcy budowali domy na wysokich podmurówkach, co właśnie świadczyło, że po wodzie były tutaj dosyć często, także to nie jest jakaś teraz anomalia, że ta powódź występuje, że zalewa tutaj te tereny, zalewa domy. Tak musiało być wcześniej, no bo skoro te domy tutaj, które są jeszcze poniemieckie, które tutaj przetrwały po dzień dzisiejszy, przetrwały wojnę, są na wysokich podmurówkach, no to siłą rzeczy te takie wysokie stany Odry musiały tutaj być niejednokrotnie i Niemcy to wiedzieli. To dzisiaj tak troszeczkę ludzie chyba o tym zapomnieli. Przyzwyczaili się do tego, że ostatnie lata są naprawdę suche, ta woda nie występuje z koryta i zaczęto budować domy bez podmurówek. Później jak ta woda wyleje, no to jest niestety dramat. Zobaczcie, jak jest pięknie.
Pożycze przed wojną było taką miejscowością, w której trudniono się rybołówstwem. Był tutaj też prom linowy, który bardzo prężnie działał. No i później, jak przyszła II wojna światowa, toczyły się bardzo ciężkie walki. Tutaj była przeprawa przez Odrę. Dosyć duże bombardowanie było, no i wieś Porzecze dosyć mocno ucierpiała w związku w wyniku właściwie działań wojennych. Te domy zostały zniszczone, między innymi tutaj ten, którego fragmenty przed chwilką pokazywałam. Ruiny są po dzień dzisiejszy i tych domów tutaj było dosyć sporo. Piękne domy, piękne zabudowania na podmurówkach z takiej zdrowej jeszcze cegły. Wiecie, taka jak tutaj nieraz chodzę po tych terenach, jak widzę tą cegłę, ona jest naprawdę zdrowiutka. Taka była całkiem inna metoda wypalania tej cegły, była uczciwa, solidna i niejednokrotnie dzisiaj jeszcze, jak tak rozmawiamy, ja mówię do rodziców, zobaczcie, kiedyś jak zbudowano dom, stoi on po dzień dzisiejszy, no wymaga remontu, ale nic się z nim nie dzieje. Mury są całe, zdrowe, ta cegła jest zdrowa. A wybudujmy dzisiaj dom, niech on stoi w takim stanie tyle dziesiątek lat. Czy nawet kiedyś, jak przecież są jeszcze zabytki, pałace, które stoją już tyle wieków i stoją. A wyobrażacie sobie nowoczesne budownictwo, żeby stało tyle wieków? No ja jakoś kiepsko, powiem wam. Zobaczcie. Jaki piękny widok, jak to słońce ślicznie wygląda. Jaka teraz jest gra barw. Tutaj jak przychodzi się wiosną czy latem, to praktycznie nie ma w ogóle wody. Tutaj od Odry odchodzą takie liczne odnogi, liczne kanaliki, w których znajduje się woda, ale jest jej mało. Teraz Odra się bardzo podniosła i w zasadzie ostatnia tak wysoka woda była bodajże w 2014 roku, 10 lat temu. I później 10 lat było takiej posuchy, można powiedzieć. Ta woda utrzymywała się w poziomie niskim, bardzo niskim, nie wylewała tak mocno, tak jak teraz. Teraz wszystkie te kanały, kanaliki, zatoczki powypełniały się na maksa tą wodą. I tutaj jest asfalt. Dzięcioł stuka. Słyszycie? Nie wiem, czy słyszycie. Ja słyszę. Tutaj jest asfalt, który, ja się zawsze śmieję, że kończy się w Odrze. Tak, kochani. Dokładnie kończy się on w Odrze. Wchodzi w samo koryto Odry. Dlatego, że tutaj właśnie była przeprawa promowa za Niemca. Później były takie plany, żeby uruchomić tą przeprawę promową, jednak do uruchomienia nie doszło, przynajmniej jeszcze. I koryto Odry jest aż tam daleko. Teraz ja do Odry nie dojdę, ale Odra przyszła do mnie. Płynie tutaj sobie wartko przez drogę. Tutaj w zasadzie nad Odrą są setki hektarów łąk, z których rolnicy rokrocznie pozyskują trawę na siano, robi się siano. Te łąki w części są prywatne, w części dzierżawione. I to, że woda wyleje, to nawet dobrze jest. Bardzo dobrze, bo wtedy jest
ładna, bujna, tłusta trawa, jest dużo siana. Ostatnie lata, jak były takie suche, mieliśmy tutaj dużą suszę, to niestety tego siana było mało, często brakowało tego sianka, bo łąki były wyschnięte. Ja to często powtarzam, że my tutaj to jesteśmy jak nad Nilem, Egipcjanie nad Nilem. Jak Nil wylał, to Nil Egipcjanom dał. Tak samo jest i tutaj, jak Odra wyleje, to Odra nam da. Słuchajcie, jak ona pięknie szumi. Zobaczcie, jak te drzewa fantastycznie wyglądają. Kocham drzewa o tej porze roku, kiedy one są pozbawione liści, bo tak jak mówię, widać całe ich piękno, te kształty, układ gałęzi, układ konarów. W lecie niestety takich widoków nie ma. Też tutaj po rzeczu znajduje się wieża widokowa, która jest młodą wieżą, bo wybudowana została chyba w 2020 roku. Ma dwa tarasy widokowe. Tutaj Odra jest rozlana na łąki i widok z wieży jest przepiękny. Wieża jest drewniana, ma coś około 16 metrów wysokości, schody nie są strome. Byłam w Bieszczadach i z Edziem i z Hanką chyba wtedy wybraliśmy się do Mucznego i tam jest wieża widokowa, ale jak ręce, jaka wysoka. I schody są bardziej strome, mało tego, jak się patrzy w dół, to są dosyć duże takie przestrzenie, prześwity. Powiem wam, że nogi miękkie były, ale jak się tam wyszło, jakie widoki były. Warto było. Tutaj też warto jest się wyczłapać na tą wieżę. Teraz jak Odra wylała, jak ona w ogóle wylewa, to tutaj jest raj dla ornitologów. Zobaczcie. Jakie teraz są widoki. Z drona fajne ujęcia by były. Tam w oddali już jest dosyć dużo łabędzi. Słychać, jak krzyczą. Łabędzie nieme. Dlaczego nazywają się nieme? To nie wiem, bo przecież one też wydają dźwięk, krzyczą. No i taka ciekawostka, łabędź jak startuje, podbija się do lotu, to nigdy nie startuje z wiatrem. On zawsze startuje pod wiatr i dopiero jak już wzbije się w powietrze, to zmienia kierunek lotu na kierunek zgodny z wiatrem. Zobaczcie, jak teraz pięknie słońce wygląda. I tutaj jak przyjdzie wiosna, jak już te ptaki przylatują, a Odra jest wylana, jak ta woda się rozleje na te łąki, to tutaj jest jeden krzyk, jeden taki, można powiedzieć, harmider ptasi. I wtedy tu ściągają ornitolodzy, miłośnicy ptaków, miłośnicy fotografii. Jest tutaj prawdziwy spektakl. Można obserwować gody, zaloty, toki ptaków. One tutaj często gniazdują, jeżeli woda jest w takim
jak to powiedzieć, w stanie wysokim, kiedy one zakładają gniazda, to na tych wszystkich takich wysepkach, wysepeczkach są pozakładane gniazda. Wiadomo, że szukają też miejsca bezpiecznego dla siebie. No a na wysepce, na takiej wodzie, drapieżniki z lądu typu lisy nie dobiorą się do ich gniazd i to jest miejsce najbezpieczniejsze dla nich. Zrobiłam trochę zdjęć, pochodziłam, troszeczkę zmarzłam, ale jest pięknie. Uwielbiam zimę i tak naprawdę kocham wszystkie pory roku, chociaż nie lubię upałów, nie lubię mrozów, to jednak każdą porę roku lubię i nie ma czegoś takiego, jak nieraz w komentarzach słyszę, czy mówicie, nienawidzicie zimy, nie lubicie zimy. Zima też jest piękna. Zobaczcie, jak tam teraz jest ślicznie, jak to pięknie wygląda. To słoneczko na tle tej takiej delikatnej, przyprószonej śniegiem glebie, na tle tych drzew pozbawionych liści. Powietrze mamy naprawdę idealne teraz dla naszego organizmu. Jest ono takie mroźne, ostre, czyściutkie przede wszystkim. Las teraz ma najwięcej olejków eterycznych. Wydziela takie właśnie olejki, które wpływają na ukojenie naszych zmysłów, na poprawę naszego samopoczucia, łagodzi stany takie depresyjne. Warto jest iść, warto ubrać się odpowiednio, ciepłe buty, czapeczka, rękawiczki i naprawdę ruszajcie w las. Zima trwa tak naprawdę krótko. Warto cieszyć się jej urokami. Zmarznąć to naprawdę jest dla naszego zdrowia. Nabieramy wtedy odporności i przede wszystkim w jakimś stopniu zmniejszy taki brak odporności na wirusy, na choroby. Najwyżej załapiemy katarek. No dzisiaj wiadomo, jesteśmy słabym społeczeństwem, już alergicznym, no i trzeba uważać, żeby się nie zaziębić, ale tak jak kiedyś, jak moja babcia z dziadziem jeszcze opowiadali, że ludzie mieszkali w jednej izbie, gdzie w nocy było zimno, spali pod pierzynami, tu byli nakryci, a oddychali zimnym powietrzem. Częściej wychodzili na dwór, bo robiono wszystko ręcznie i byli zdrowsi, nie łapali tak przeziębień. Nie było tyle tych takich chorób. No a dzisiaj jest jak jest. Życzę Wam, kochani, zdrowia i wychodźcie, naprawdę wychodźcie na dwór, na spacery, jeżeli tylko możecie i macie czas. Naprawdę wychodźcie. A dzisiaj będę się z Wami żegnać. Idę jeszcze sobie zrobić parę zdjęć. No i co, życzę Wam zdrowia. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Trzymajcie się. Do następnego.